To największa inwestycja drogowa w powiecie konińskim. Droga powiatowa Wilczyn-Wilczogóra. Tutaj była wzmocniona konstrukcja nawierzchni jezdni, przebudowano kanalizację deszczową oraz oświetlenie uliczne. W ramach tego zadania powstały nam bezpieczne przejścia dla pieszych, oznakowane znakami aktywnymi z doświetleniem. Przebudowaliśmy również skrzyżowania z drogami gminnymi oraz drogami powiatowymi. W miejscowości Wilczyn, w centrum miejscowości, powstało nam skrzyżowanie skanalizowane z wydzieleniem pasa dla lewoskrętów. Również było wykonane bezpieczne przejście z sygnalizacją świetlną przy szkole w Wilczynie. Wzdłuż całego odcinka przebudowanego powstały nam ciągi pieszo-rowerowe. Cała inwestycja kosztowała ponad 12 milionów złotych. Na remont tej drogi ponad 2 miliony przeznaczyła gmina Wilczyn. A to już inna ważna drogowa inwestycja. Droga powiatowa Brzeźniak-Głodowo. Nie zapomniano tu o najbardziej narażonych na wypadki uczestnikach ruchu drogowego, pieszych i rowerzystach. Mamy tutaj około 2,5 km ciągu pieszo-rowerowego. Został również wybudowany odcinek ponad 500 metrów chodnika. Również na tym zadaniu zostały wykonane bezpieczne przejścia dla pieszych. Aby poprawić bezpieczeństwo, postawiono tu także radarowe wyświetlacze prędkości. Ze ścieżki rowerowej można korzystać również na odcinku Sompolno-Biele. Tutaj powstała nam ścieżka w nawierzchni bitumicznej o długości blisko 2,5 km. W ramach tego zadania realizowana również była kanalizacja deszczowa, rowy odwadniające. Tutaj też mamy odcinki chodników oraz peron przy przystanku autobusowym. Na tej drodze umocniono również pobocza. Jedną z najbardziej wyczekiwanych inwestycji jest budowa mostu w Biechowach. Teraz działa tu przeprawa promowa. Most mógłby połączyć gminę Krams z Krzymowem. Jednak, jak przyznają władze samorządowe, to bardzo kosztowna inwestycja, na którą potrzeba 218 milionów złotych. Wkład własny powiatu to aż 44 miliony złotych. Tutaj jest podjęte działanie przez panią starostę w kierunku sąsiednich powiatów i gmin celem współfinansowania tego wkładu własnego. No i na razie będziemy czekali na efekt. Na inwestycje drogowe w tym roku powiat koniński przeznaczył ponad 60 milionów złotych. Prawie na wszystkie zadania udało nam się pozyskać dofinansowanie. Tutaj mieliśmy dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, z programu Polski Ład oraz z rezerwy subwencji ogólnej. Wartość tego dofinansowania to ponad 35 milionów złotych. Tutaj też byliśmy wspomagani przez gminy. Do końca roku ukończone zostaną również dwie drogowe inwestycje. Droga w Starej Cieświcy oraz budowa mostu w Rudzicy.